Dzień dobry, kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy kupić auto za 30 tysięcy i dołożyć 30 tysięcy, czy kupić auto za 60 tysięcy, nowsze na przykład, i czy można znaleźć 60 za 60 tysięcy, które będzie lalą? Tego nie wiemy. Mamy tutaj samochód na sprawdzenie pozakupowe. Zapraszam do oglądania odcinka. No i tak, słuchajcie, Kamil teraz sprawdza jeszcze powłokę lakierniczą, ale sprawdził już cały samochód i tak, znalazł trochę wycieków. Już Wam o tym opowiadam i pokazuję. Tak, zobaczcie sobie tutaj. Tutaj mamy wyciek z pompy wakum, ale nie tylko, bo wyciek jest z całej pokrywy zaworów. Tak więc tutaj będzie trzeba to uszczelnić. Będzie trzeba też wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów. Być może nawet wymienić całą pokrywę. Dodatkowo zobaczcie sobie, jak tu jest wszystko okopcone. Zobaczcie sobie, co tu się dzieje. Co tam się dzieje. Tu wszystko, cała turbosprężarka jest okopcona. I szczerze, tak naprawdę trzeba z tym wszystkim wyjechać i zobaczyć, gdzie jest ta nieszczelność. Jest też szansa, że trzeba coś splanować, na przykład. Nie każda firma, która regeneruje turbosprężarki, planuje płaszczyznę, do której tam przychodzą te wszystkie elementy. Od razu Wam zaznaczę, że na blacie jest 300 tysięcy przejechane, a ze względu na to, że to jest E60, która w poprzednich latach była podatna na cofanie licznika, więc stówka może być cofnięta, także samochód może mieć i z 400, a może i z 500. Trudno jest nam oceniać. Dodatkowo zobaczcie sobie, jak wyglądają tarcze tylne. Zobaczcie sobie, tarcze tylne hamulcowe są do wymiany. O, widać, jak to wygląda. Dodatkowo do wymiany są wahacze tylne, tak zwane banany, bo jest luz i troszeczkę koła chodzą. Przednie hamulce wyglądają bardzo dobrze. Tak. Co tu jeszcze Kamil znalazł? No to chyba, siłowniki, maski, no to standardowa sprawa, bo zobaczcie sobie, o, Kamil tam sprawdza ten lakier i zobaczcie, i maska, która jest aluminiowa, nie wytrzymuje, chce zamknąć, chce nam zabić Kamila na masce, no. Nie zgadzamy się na to. Dodatkowo są wycieki z przewodów przy interkulerze, przewody, które łączą się z interkulerem. Dodatkowo jedna tuleja wahacza reakcyjnego wygląda na bardzo starą i zużytą, a druga jest nowa. Także ktoś wymienił jedną. Kamil też zrobił diagnostykę silnika, ale o tym opowiemy Wam w trakcie jazdy testowej, na którą serdecznie zapraszamy. Zobaczcie sobie, jak podkapca i jak gwiżdże, posłuchajcie, jak gwiżdże turbosprężarka. Człowiek, no to słuchajcie, no dobra, nie, słuchajcie, nie dyskutuję o tym, czy ktoś w ogóle kupował samochód i nie słyszał tego, chyba że jest kupiony za dobrą cenę. Generalnie widać cały tył, jaki jest okopcony, prawda? Szczerze, nie można tu wytrzymać stać, nie? Są ciemne lampy, panie panie. Tu ktoś nawet coś napisał, nie wiem, czy to u nas na warsztacie? Nie, Bunia. Czy to będzie widać. Bunia. Voilà. Muela, tak jest. To co? Lecimy. Ale klima to tu nie działa. Aha. Nie, to co ty? Wiesz, dzisiaj ile jest? 25 stopni. Znaczy coś tam może chodzi, ale to nie, nie. To ty, wiesz, jest na maksa. Powinno, wiesz, jak tu chodzić. Aha. No właśnie.
No zaraz wyjdzie parę kwiatków pewnie, a w ogóle jest tu jeszcze kierownica aktywna. O, i zobacz. Widzisz, jak odbija? Skręcona jest, albo po regeneracji jakiejś tam. Właśnie tak to jest, słuchajcie. A w ogóle, kurde, w tym tygodniu też sprawdzaliśmy 535D, tylko w kombi, nie? Tak. I tak? To było kombi na pewno? Tak. Ale też miała aktywną kierownicę i pan mówił, że odbiera mu przyjemność z jazdy ta kierownica, bo trzeszczy, puka. Tu na przykład tego nie ma. Ale zobacz, co się dzieje. Widzisz? Ona powinna... Nie, klima to nie działa, człowieku. Masakra. A już obieg zamknięty włączę, bo człowieku nie idzie wytrzymać tutaj w samochodzie. Zaraz po prostu jakiegoś raka się nabawimy. No dobra, i słuchajcie, no i właśnie taki jest dylemat. Kupić, nie wiem, E60 za 35 tysięcy. Ja nawet nie wiem, po ile chodzą takie E60-ki, nie? No mi też ciężko powiedzieć. No, no bo teraz tak, tak jak tutaj, na pewno jest parę złotych do włożenia, bo trzeba te turbosprężarki naprawdę wyjąć. DPF jest wycięty, no okej, ekologię można usunąć, ale też nie powinien tak dymić, prawda? Jak wszystko jest w porządku, jest prawidłowa mieszanka paliwowo-powietrzna, no to tak naprawdę diesel nie powinien dymić. Bo kurde, jest wszystko tak już nowoczesne, że można tego uniknąć, ale jeżeli są nieszczelności też w interkulerze, no to co? To będzie dymił, nie? Jak to mówią, diesel musi dymić, tak? No dobrze, zobacz, kierownica jest to. Widzisz? Która tuleja wahacza jest coś z nią jest niechalowa? Prawa. Prawa. No to tak może być. Dlatego jest kierownica o przekoszona, nie? No dobra, będzie trzeba dopisać właśnie. No to geometria to. Jezu, słyszałeś? No dmucha, tak. No dmucha, no. Nieszczelność, nie? Ja tu jeszcze, no trzeba będzie usiąść, zrobić kosztorys, mniej więcej nie wiem ile to wyjdzie, ale w każdym razie, wiesz, no bo też demontażu tych turbosprężarek to się okaże, czy te turbosprężarki też są w porządku, nie? No tak. Dobrze byłoby je zawieźć tak naprawdę na sprawdzenie. Jakie są gwizdy. No. Zobaczymy jeszcze jak skrzynia działa. O, było puknięcie. W tym, w aktywnej. Także aktywna też, nie? No i dobra, i teraz taki dylemat, nie? Znajdzie się lalę za 60 tysięcy? Ja już sobie wyobrażam, jak ktoś wrzuca lalę. No właśnie. Na facebookowego tą, jak to się nazywa te? Grupy. Na grupę facebookową i lala za 60 tysięcy. Ja już wiem, jaki tam będzie za przeproszeniem gnój w komentarzach. No, to się zgadza, no bo to ja myślę, że jak ktoś jest właścicielem 60, jest świadomy ile kosztuje to utrzymanie i faktycznie utrzymywał ten samochód i wie ile to kosztowało i właśnie sobie to wylicza na takie 60 tysięcy, to że mu się odechciewa sprzedaży. Myślę, że tak jest. Po prostu, i dlatego i może takich samochodów właśnie... Bo powiem ci tak, nie? Ja na przykład, jak ja bym chciał kupić się 60 i trafiłaby się lala za 60 czy 70 tysięcy, ale takie lale też u nas były. 530 w benzynce. No tak. Z Japonii, to, z niskim przebiegiem. Ale to właśnie trzeba powiedzieć, że niski przebieg sprowadzony akurat z Japonii w tym przypadku. Więc jakby te koszty utrzymania jeszcze nikt tego nie ponosił, nie? No tak, no tak. To się płaci jakby za stan... Za przebieg. Zbliżony do fabrycznego, a nie do stanu jakby... Że ma 300 tysięcy, a jest lala, nie? Tak, dokładnie. No właśnie, bo łatwiej jest... Zobacz, on ma w ogóle opóźnienie w przyspieszaniu. Bo też ten błąd czujnika ciśnienia do ładowania od razu wrócił. I hamulce biją. Skasowanie. Zobacz. O. No. Biją. I jest uderzenie w kierownicę. O. O. Przy krótkich tych.
O, i pykła kierownica, aha, nie? Skrzynia biegów chodzi bardzo dobrze. Nie mam uwag. No właśnie, więc jest łatwiej wydać nawet 100 tysięcy, bo może nawet to taka cena była tej jeszcze, a może i większa, nie? Za lalę, ale to jest lala z niskim przebiegiem. Aha. A wydać znowuż, nie wiem, 60 czy 70 tysięcy za lalę, która ma 300 czy 400 tysięcy, no to już chętnych nie ma, nie? No. Już każdy mówi, za 30, za 25 można kupić, bo przecież można zakupić i za 20. No tak. No właśnie. A najbardziej wiesz, co mnie śmieszy? Jak wrzuciliśmy film o tej E60, że tyle można włożyć, nie? Że mamy ceny z kosmosu. Mhm. No tak. No to mnie śmieszy. No słuchajcie, nikt za darmo nie będzie pracował. Nie po to się prowadzi warsztat samochodowy, żeby, nie wiem, być Samarytaninem, nie? Tylko teraz jest taka kwestia, bo ja na przykład uważam, że takie auto do jazdy na co dzień, no to kosztów wniesionych w ten samochód nie można uznawać jako inwestycje, że to się powinno zwrócić przy sprzedaży tego auta. No tak. Tylko to są takie koszty jakby utrzymania. I teraz ktoś właśnie, kto wpakował w takie auto dużo kasy i tak dalej, i jest to samochód, który jak oceniliśmy warty na 60 tysięcy, to czy takie samochody nie powinny być trochę tańsze i tym samym czy cena tych samochodów za 20 tysięcy nie jest mocno zawyżona, bo tak naprawdę to, co trzeba włożyć w auto, nie można tego dodać w stosunku 1:1 do ceny sprzedaży auta. Czyli włożyłeś w samochód 60 tysięcy, no to nie sprzedasz go za 80. No nie. I tak samo jak masz E60, która bazowo jest kosztuje ileś tam i ty nie wydałeś tych 60 tysięcy na ten samochód, to czy on nadal jest warty to 20, czy powinien kosztować dychę na przykład? No tak, znaczy wiesz, no jeżeli byśmy tak liczyli, że kupiliśmy za 20, włożyliśmy 40 i chcemy 60, no to nie. To tak nie może być, bo to jest, wiesz, bo też jeździsz tym autem, nie? Bo to też nie sprzedasz no tak od razu, nie? No ale tak, kupujesz tak wyceniliśmy nowy, na początku, no, tak, nie? Znaczy, no bo to też taka, wiesz, chciałem zasugerować, nie? Mhm. Żeby od czegoś zacząć rozmowę. Tak, tylko chodzi o to, czy ta różnica między zadbanym egzemplarzem a gruzem powinna iść w górę, windować ceny, czy powinna właśnie się zniżyć na tych gruzach? No właśnie. No, i to jest właśnie do was pytanie, drodzy widzowie. Bo w górę to windować sobie można. Chodzi tak o to, że gruzy są mega drogie. Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, no, jak ktoś sprzedaje za 25 tysięcy E60, no to wiesz, ludzie mówią, kurde, ale można kupić samochód fajny za 25 tysięcy, ale to tak naprawdę jest gruz. I my tego doświadczyliśmy już niejednokrotnie. O. I to nie gruz, że jest zgniły, bo samochód jaki jest zgniły blacharsko, to tak naprawdę powinien iść na zło. Nie, tutaj zdaniem akurat nie najgorsze. Nie, tutaj jest tak, ale my to nasze powiedzenie gruz, to znaczy się, że auto jest po prostu zużyte, jest dużo do włożenia i tak dalej, bo czy w ogóle opłaca się naprawiać samochód? Nie opłaca się. Żadnego się nie opłaca tak naprawdę, bo to są wydane pieniądze. Ale te pieniądze wydajemy dla naszej wygody, nie? To jest nasz luksus tak naprawdę. No samochód jest dobrym luksusowym, tak się mówi. I, no tak. No właśnie. A ja chciałem też dokończyć jeden temat. No bo kupujesz samochód za 150 tysięcy nowy w serwisie. Mhm. Jeździsz nim 5 lat. I tak naprawdę koszty twoje to są eksploatacyjne. No tak. Tarcze, klocki, oleje, filtry, nie? No bo zazwyczaj auto po 5 do 5 lat no to się nie psuje, tak? No tak można powiedzieć. No ja nie znam takich. Znaczy zdarzają się przypadki, ale to też zależy ile ktoś robi tych kilometrów, nie? No bo jeżeli ktoś ma samochód, który ma 5 lat i ma 200 tysięcy przejechane, to na pewno coś się tam zepsuło, nie? Ale jeżeli ma samochód, nie wiem, 5 lat i ma 70 do 100 tysięcy na przykład, no to zazwyczaj się nic nie psuje, no to też ten samochód już nie jest warty 150, nie? No tak. No właśnie, bo też mimo, że
generalnie jak go sprzedajesz i nawet sprawdzamy taki samochód i nie jest nic do wymiany, nic się tam takiego nie dzieje, to i tak to prawdopodobieństwo zepsucia się jest dużo wyższe, nie? Mhm. Tak samo taką E60, doprowadzisz ją do stanu idealnego, ale one nadal w każdej chwili coś się może zepsuć, nie? Bo to nie jest, nie włożyłeś nowego silnika, nie włożyłeś nowej skrzyni, nowego dyfra, cały wózek, zawieszenie, bo gdybyś to zrobił, to by nie było 40 tysięcy. No tak. No właśnie. Yeah. Nawet powiem Ci szczerze, jest tu trudno wycenić, jaki będzie koszt naprawy tego samochodu. Aha. Jak tam parametry? Nie nadążają pewnie. No trochę to doładowanie nie nadąża, no ale to myślę, że to przez te nieszczelności też. No bo jak ciśnienie ucieka bokiem, no to wiesz. No to brakuje, nie? No. Nie wiem też jak z temperaturą, no bo jeździmy i tak dalej, on 80 stopni dopiero złapał. No tak, klima nie ale, działa. Ale może coś było tutaj na. A właśnie, klima. Przecież w klimę można, wiesz, to się tak mówi, klima. Klima do naprawy, ile będzie kosztować, nie? Wiesz. Skraplacz może być, kompresor może być. Tak naprawdę w klimie to dużo rzeczy może być. W klimie to może być tak, że 5000 będzie o tak. Mhm. Wiesz, i ktoś zaraz mnie wyśmieje, że kumco szalał z cenami, ale tak słuchajcie, no to zgadajcie sobie co chcecie, no. Kompresor, nie wiem, z 1200. Do tego skraplacz macie, nie wiem, 700, już masz 2000, tak? A jeszcze inne rzeczy, może być parownik. Wymiana parownika, dwójkę trzeba liczyć za samą robotę. Ja na przykład bym nie chciał wymieniać tu parownika. Chciałbyś? Nie. No właśnie. A jakbym ci tak położył, masz tu, Kamil, 2000, wymienisz ten parownik? To raczej nie, bo, no właśnie, bo no. Jestem leniem i pieniędzy mi nie brakuje, no po prostu. Proszę pana, no. Ale ja rozmawiałem na przykład z Adrianem, możemy go spytać zaraz. No. No, także wiesz, to tak się mówi, nie? Ale na pewno ktoś z widzów by się za dwójkę, co? Za dwójkę by wymienił, to jeżeli ktoś nie jest chętny, no. Słuchajcie, zapraszamy. Przez dwójkę mieć, a nie mieć? No właśnie, no to tak się mówi, nie? No dobra, to co? Piszcie w komentarzach, co o tym uważacie właśnie, dlaczego tak jest, dlaczego w ogóle tak jest, że na tych grupach facebookowych, nawet jak ktoś wrzuca tanie coś, nawet Kamil zauważył, że są, niektórzy trolują, nie? Specjalnie wrzucają nie, coś, nie. Żeby zrobić troszeczkę, co? Znaczy, zamieszania. Ja bym sam trolował, szczerze mówiąc. A tak to wiem, no kiedyś jak kojarzę, że krążyły jakieś opony do Fiata Pandy, czy koła całe, coś było, taka jakaś trollowa akcja. Może ktoś pamięta, to napisze. I co, a jakąś cenę zaporową wrzucił, czy coś? No nie pamiętam właśnie do końca. I co, i tam się działo. Grubo było w komentarzach? No tak, tylko jak coś już długo krąży, no to ludzie już wiedzą, że to troll, nie? No tak, no tak, tak. No ale jak ktoś z dobrego serca wrzuca, wiesz, no nie wiem, E60 lala za 50 czy 60 tysięcy, to jest po prostu masakra, nie? Mhm. Wiesz, no właśnie. No dobra, także takie mamy do Was pytania. Piszcie w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi. A my zabieramy się za kolejne rzeczy. Pamiętajcie o lajkach, subach, no i komentarzach. Wszystkiego dobrego. Cześć.